Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, z tej strony Killer of God. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie menedżera, czy raczej archiwizatora danych. Jest to 7-Zip, wydany na licencji GPL, archiwizer kompresujący do formatu swojego własnego 7Z, TAR oraz ZIP. Obsługuje również takie rozszerzenia jak GZIP, BZIP, RPM, kilka innych formatów danych, archiwów również jest obsługiwanych przez ten program. 7-Zipa możecie pobrać ze strony, no właśnie nie pamiętam do końca jakiej, w każdym bądź razie jak wpiszecie w Google 7Z bez spacji, to pierwsza strona to będzie angielska strona tego projektu, zdaje się. Potrafi tworzyć archiwa wieloczęściowe, potrafi wszystko to, co jest jakby dostarczane w innych kompresorach danych, również tych komercyjnych, aczkolwiek te już takie bardzo zaawansowane, czy takie opcje, które są rzadziej wykorzystywane przez zwykłego użytkownika, są ukryte w tak zwanych parametrach i jeśli chce się je wykorzystać, no to trzeba te parametry jednak znać. Z takich ciekawych spostrzeżeń dotyczących 7-Zipa, jest to archiwizer, który według moich prywatnych testów sprawia się znacznie lepiej niż komercyjny WinRAR. Kiedyś udało mi się z folderu, który ma 150 MB, otrzymać archiwum o rozmiarze 48 MB. Tymczasem w przypadku WinRAR'a to samo archiwum przy takich samych parametrach kompresji miało 54 MB. No chyba jednak troszkę różnicy. Co jeszcze na temat 7-Zipa? No właściwie jak ta prezentacja będzie jakby przedstawiana na starszej wersji 7-Zipa. Już jest w tej chwili inna wersja oficjalna. Jeśli ją pobierzecie, no to może być to troszkę inaczej, ale nie sądzę, żeby te zmiany były aż takie odczuwalne, żebyście mieli jakiekolwiek problemy z obsługą 7-Zipa. No to może co? Może stwórzmy jakieś archiwum. Ja tutaj już przygotowałem na dysku C folder o nazwie Upload, który będziemy kompresować. Upload i tutaj, jeśli chcemy to skompresować, no to ustawiamy się na folderze, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Menu kontekstowe. Odszukujemy 7-Zip. Dodaj do archiwum i mamy. I mamy okno dialogowe. Pierwsze jego pole to jest nazwa archiwum. No domyślnie ta nazwa archiwum to jest taka jak rozmiar, jak nazwa folderu, który chcemy pakować. Oczywiście możemy to archiwum zmienić, możemy tą nazwę mu zmienić. Możemy też, domyślnie archiwum zapisze się na dysku C, ponieważ ten folder jest na dysku C. No ale możemy to też zmienić przy pomocy przycisku przeglądaj. No to jest folder dysku C. Możemy oczywiście tutaj zmienić inny, no ale nie chcemy generalnie, więc klikamy otwórz i mamy już lokalizację pliku. Myślę, że nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Format archiwum. Domyślnym w 7-Zipie formatem archiwum jest 7Z. Ale możemy wybrać inny, możemy wybrać TAR i możemy wybrać ZIP. Załóżmy, że chcemy tworzyć archiwum 7Z. Ustawiamy się na tej liście.
i tabem do kolejnego elementu. Poziom kompresji ultra, jest to stopień kompresji, mamy do wyboru w górę strzałką, ponieważ to jest najwyższy poziom, więc musimy się poruszać strzałką w górę. Najlepszą jeszcze mamy, normalną. No i to i tyle. Ustawmy się jednak na ultra, a może na bez kompresji, bo właściwie nam w tej chwili nie zależy. No więc mamy tutaj ustawione, że nie będzie specjalnie kompresował. Taka uwaga dla większości użytkowników, którzy psioczą na 7-Zipa, że jest to program, który nie kompresuje, bo ja miałem folder z MP3-kami i miał 70 MB, a teraz ma 70 MB ten folder i archiwum też ma 70 MB, ewentualnie 69 MB. To wynika przede wszystkim stąd, że pliki MP3 już są skompresowane i nie da się ich skompresować jeszcze bardziej. Jeżeli już coś chcemy kompresować, to kompresujmy rzeczy, kompresujmy dane, o których wiemy, że na pewno spakowane nie są. A więc pliki tekstowe, TXT, czystym tekstem, pliki, mogą być pliki exe, mogą być inne jakieś pliki. No, generalnie nie jest to tak z tą kompresją, że ona zawsze zadziała. Po prostu działa to tylko na typ danych, który nie jest jakkolwiek skompresowany. No, często już ta kompresja jednak wchodzi i zdarza się, że nawet pliki PDF już są skompresowane, więc same w sobie, więc specjalnie tutaj nic nie zmienimy. Jeszcze jak jest skan wysokiej jakości, no to czasami potrafi mieć kilka stron 50 MB, no i niestety nic z tym nie zrobimy. No ale to takie moje dywagacje. Metoda kompresji. W tej chwili ta lista jest pusta, dlatego że no, poprzednio zaznaczyliśmy mu, żeby nie kompresował w ogóle. Mamy tutaj domyślnie, jeżeli wybierzemy jakikolwiek stopień kompresji, poza bez kompresji, to nam się pokaże na tej liście, pokażą się nam trzy metody, o których niewiele wiem. Zdążyłem stwierdzić po testach, że no, różnią się one stopniem zajętości procesora podczas kompresji. Czym jeszcze się to różni, to naprawdę nie wiem. Może mnie ktoś oświeci. W każdym bądź razie nie stwierdziłem, żeby to miało wpływ na rozmiar archiwum skompresowanego. No ale może czegoś nie wiem. Tutaj też są parametry dotyczące bezpośrednio kompresji. One są, to jest rozmiar słownika. Również jeżeli tutaj pogrzebiemy, no to podczas kompresji będzie nam strasznie zamulać, nawet dosyć dobry komputer. Ale czym to się różni, to naprawdę też nie wiem. Utwórz ciągłe archiwum. Jest to opcja, która przydaje się, jeśli na przykład chcemy podzielić nasze archiwum na części. Załóżmy, że nasze archiwum ma 500 MB, a my nie mamy innej możliwości jak wysyłanie na przykład na SendSpace. Tak często teraz jest to wykorzystywane. SendSpace na przykład przyjmuje tylko pliki do 250 MB. W związku z czym, jeśli nasze archiwum ma 500 MB, to możemy je w tym miejscu podzielić na kilka części. I wtedy przy dekompresji po prostu będziemy postępować w ten sposób, że będziemy próbować wypakować pierwszą część i wtedy te kolejne są dołączone. Wielowątkowość. I tutaj jest rozmiar woluminów, to jest opcja bezpośrednio dotycząca ciągłego archiwum. Jest to rozmiar części jednej.
rozmiar jednej części archiwum. No więc na przykład jeżeli mamy archiwum, załóżmy 200 megabajtowe i chcemy je podzielić na dwie części po 100 mega, to musimy tutaj wpisać 100 milionów. Wtedy będzie nam stworzył archiwum dwuczęściowe i w każdej części będzie 100 megabajtów. To są te wspomniane przeze mnie parametry, o których już wspominałem. No generalnie jest tego o tym w dokumentacji, natomiast no, mnie się to jeszcze do niczego nie przydało, aczkolwiek te parametry dają dostęp do innych opcji 7-Zipa, które nie są widoczne z poziomu tego okna tutaj. Tryb aktualizacji. Myślę, że są to opcje znane z innych archiwizerów, więc nie trzeba chyba ich tłumaczyć. Utwórz archiwum SFX. Jest to opcja, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla formatu 7Z, zdaje się, czyli tego swojego własnego formatu 7Zipa. I po jej zaznaczeniu, jeśli ją zaznaczymy w czasie tworzenia archiwum, to plik wynikowy będzie miał rozszerzenie .exe. Do tego archiwum zostanie dołączony moduł samowypakowywujący, czyli mówiąc mniej skomplikowanym językiem, będziemy mogli to archiwum wypakować bez użycia żadnego programu do kompresji czy dekompresji. Po prostu będzie to plik .exe, na który będziemy mogli kliknąć. Pokaże nam się okienko pod tytułem gdzie wypakować te pliki. Pokażemy mu gdzie te pliki ma wypakować i on to zrobi. I myślę, że jest to opcja bardzo użyteczna na pewno dla wielu użytkowników. Na przykład jeśli wiemy, że ktoś nie posiada żadnego winera ani 7-Zipa, ani innego archiwizera, no to możemy wtedy to zaznaczyć i nie będzie najmniejszego problemu z wypakowaniem archiwum. No chyba tego tłumaczyć nie trzeba, po prostu możemy tutaj archiwum, że tak powiem, zahaślić. Te dwie opcje dotyczą bezpośrednio zabezpieczenia archiwum, ale nie bawiłem się, więc nie wiem o co tutaj chodzi. I właściwie to jest tyle, co możemy uzyskać w tym oknie. No i tak jak powiedziałem, nie wyczerpuje to możliwości 7-Zipa, no bo można poczytać dokumentację i wtedy mamy po prostu więcej opcji, ponieważ tam są parametry, które możemy wpisać w to pole, o którym mówiłem wcześniej i funkcjonalność wtedy się troszkę powiększa tego 7-Zipa. No generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, mamy wtedy dostęp do tego wszystkiego, czego tutaj nie ma, a co jest w innych archiwizerach. No więc stwórzmy wreszcie to archiwum, kliknijmy OK. No i w tej chwili archiwum jest stworzone. Ten folder jest dość duży, więc trochę to potrwa. Jest to folder, który ma 300 mega, także generalnie to trochę potrwa, ale już się kończy. No nawet ma 300 mega, także no nie dziwmy się, że to jednak
No i właściwie to jest wszystko. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy archiwum pozostało, czy jest stworzone. No i mamy folder upload 7zip, właściwie plik upload 7zip. Myślę, że już dalszych wyjaśnień nie trzeba. Tyle odnośnie 7zipa. Wypakowywanie jest tak proste, że chyba tłumaczyć tego nie trzeba. No cóż, dzięki wam za ten odcinek. Zapraszam na kolejny. Zapraszam też do Tyflostacji na Netsceny. Netscena została tymczasowo zawieszona, ponieważ nasz kochany monopolista telekomunikacyjny zablokował użytkownikom Neostrady dostęp do jednego z serwerów, na którym Tyflostacja nadaje, ale mam nadzieję, że to się zmieni za jakiś czas. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że te problemy jakoś tam ustąpią. Na razie, trzymajcie się, do usłyszenia.